Kasztigler spróbuje strzału i został zablokowany. Piłka trafia jeszcze do Brozia na prawej stronie. I mamy rzut karny. Mamy rzut karny. Pich czy Lis? I Robert Pich. Śląsk prowadzi od 19 minuty z Wartą Poznań 1-0, strzelcem gola Robert Pich. Asystę trzeba zapisać Łukaszowi Broziowi, który był faulowany w narożniku pola karnego.